dziękujemy panie Jarku za te informacje. Pan Andrzej prosi także o drogowców, by podjechali do Borcza na trasie z Kościerzyny do Żukowa, bo ciężarówki nie mogą podjechać pod górkę. Już od godziny stoimy w tym korku, pisze nasz słuchacz. No kupiłem właśnie samochód. Jaki? Nowy? Nie, skąd? Oczywiście używany. To Premiere i Nikolaj Kierwicz.
Jak nie przygotowaliśmy odpowiedni model kształcenia. Więcej na www.zarządcarolnictwie.eu. Projekt wspólny na partnerstwo i zapraszamy na konferencję o prawdziwej integracji. Edukacja dzieci i dorosłych. W programie prelekcje dyskusji warsztaty. 9 grudnia. Centrum Nauki. Element. Gdyni. Patronat honorowy. Pomorski kurator oświaty oraz studenci grań światowych. Szczegóły na mok.odit.pl. Organizatorzy. Odit.k. Gdańsk. PBS. Zakaz Okolu. Gdańsk. Gdyński. Środek Doskonalny Nauczyciel. Licencja Nauki. Rynek. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu. Jak tam? W domu? Pytam ciebie, to się stało, to by też tak przyspierdala? Ja nie mogłem wychować, kurwa, portowy z góry. Koło Szadego nie przyjedziesz, bo tam wypadek był. Kurwa, ja to przez smogino i zaraz się wpierdalam pod górę, ani nie mogę wpizdować i zaraz się chyba zakopię, kurwa. Wiesz, co tu się dzieje? Ja radę, ja tam daję radę. Ja nie mogłem przejechać. No, ja nie mogłem przejechać. Ja pierdolę! No, bo nic nie jeździ, to się zgadza. Dobra, no. No, ja do Kartów na chwilę i tobie wrócę. Bo ja muszę jechać do Adama na chwilę i do Kasi muszę wjechać. No, dobra. No, hej.
Stolica Morska w Gdyni stoi od zjazdu na obwodnicę Schylonii. Stoimy za Żuchowem w stronę Chwaszczyna. Kolejne SMS-y cały czas spadają, żeby Państwu przekazać. Przeciwśnieżne byłoby wiele bezpieczniej przejezdni. Nie rozumiem działań drogowców w tym zakresie, pisze pan Karol z Kozdrowieniami. Przyznaję szczerze, że jechałem. Jeszcze jakoś płotów nie widziałem tych przeciwśnieżnych. Ja już dzisiaj jeździłem bardzo dużo i też tych płotów nie zauważyłem. I kilka SMS-ów jeszcze od państwa. Szybkowo Rudno na Krajowej, bardzo złe warunki. 214 między Sterzycą a Kulkową Hutą. Blokuje się, zamieć się za spływ ciężarówki. Piekielnie trudne warunki drogowo pogodowe od Wejherowa w stronę Słupska. Na wylocie z Wejherowa pod górkę stoją tiry. No i tych SMS-ów wciąż bardzo dużo wpada do naszej skrzynki i cały czas czekamy na Państwa SMS-y 603-06-06-06. A niektóre pytania do nas są chyba źle kierowane. Czy loty z Gdańska są odwoływane? Jak tam najlepiej dojechać? Panie Piotrze.